Dzień dobry wszystkim. Witamy serdecznie uczestników i kibiców 8. ogólnopolskiego turnieju badmintona Memoriału Wiesława Drewicza Wieśkowe Lotki. Tata, wspaniały człowiek. Miałem okazję, nie uczył mnie osobiście, ale widziałem, jak działa prawdziwy nauczyciel. I uczcimy jego pamięć. Wszystkim życzę wygranych. Oczywiście jest to niemożliwe, ale niech każdy się stara. Dziękuję. Bawcie się dobrze. Mam nadzieję, że będzie to przede wszystkim okazja do spotkań, dobrej zabawy i na końcu pogrania w badmintona, a teraz ten, który otwiera niezmiennie. 8. turniej imienia Wiesława Drewicza uważam, że otwarty. Historia zatoczyła koło, rozpoczynamy już za chwilę zmagania. Dzisiaj odbywa się 8. ogólnopolski turniej badmintona Wieśkowe Lotki. Jest to memoriał poświęcony pamięci pana Wiesława Drewicza, który, można powiedzieć, badmintona do Choszna przywiózł, rozpropagował, no i do dzisiaj dosyć sporo ludzi już w Chosznie ten sport uprawia. Czy z roku na rok tych chętnych przybywa? Jak byś tutaj ocenił tą frekwencję? Może nie chodzi o to, czy ich przybywa, czy nie przybywa, ale biorąc pod uwagę, że mamy długi weekend, mamy w tym czasie gdzieś tam w Polsce turniej seniorski, gdzie ci zawodnicy, którzy uczestniczą w takich turniejach jak ten, wybierają często turnieje seniorskie, no to jest naprawdę taka frekwencja, no można powiedzieć, mało spotykana na skalę, można powiedzieć, nawet całego kraju, tak? Bo wybierają turniej, który, można powiedzieć, jest amatorski. Wybierają go po to, żeby się tutaj spotkać, żeby powspominać, no oczywiście pograć, tak? Ale okazuje się, że wcale nie są ważne jakieś punkty klasyfikacji Mistrzostw Polski, tylko właśnie tutaj pamięć właśnie pana Wiesława Drewicza i to, żeby się po prostu wspólnie pobawić. A jak wygląda nauka tego sportu w Choszcznie? Od ponad 2 lat w Chosznie funkcjonuje uczniowski klub sportowy, no, gdzie szkolimy dzieci. Dzisiaj w obecnym czasie odbywają się zajęcia 3 razy w tygodniu, poniedziałki, środy i czwartki. No, obecnie około 50 dzieci chodzi do nas na zajęcia. Od wiosny rozpoczęliśmy wyjazdy z tymi najlepszymi, już najbardziej doświadczonymi na różne turnieje krajowe. No i nawet już zaczynają powoli zdobywać medale, a z pierwszymi zawodnikami jedziemy jeszcze w listopadzie na Mistrzostwa Polski. No jeśli chodzi o badmintona, no ja trochę może nie będę obiektywny, no bo trochę w tym sporcie siedzę, że tak powiem, od jakiegoś czasu, ale rzeczywiście widać, że powstają kluby. Jeździmy na turnieje, jeśli chodzi o dzieci, ale no i dorosłych tak samo, bo bardzo dużo, no dzieci to jak dzieci, tak, ale zauważa się taką tendencję wśród dorosłych, amatorów nawet. Jest coraz więcej osób, które zaczyna uprawiać ten sport, łapie no przysłowiowego bakcyla w różnym wieku, naprawdę, bo to są i 20-30-latkowie, ale są osoby, które mają po 60 lat i rozpoczynają zabawę z badmintonem. I nie jest, są to jednostki, że tak powiem, tak? Bo tak samo widać u nas w klubie, zaczęło się na przykład od dzieci, bo dzieci zaczęły przychodzić na badmintona, to nagle rodzice się okazuje, że oni teraz turnieje amatorskie wygrywają. Nie wyobrażałem sobie w ogóle poniedziałku, środy czy czwartku bez tego, żeby przyjść po prostu badmintona i pograć. A może krótko coś o samych zasadach gry? No, badminton jest grą, w którą gra się albo singla, czyli grają dwie osoby tej samej płci, bo jest singiel męski i damski, bądź też deble, gdzie gra się po 2 osoby z każdej strony. Jest jeszcze mixed, gdzie gra jeden mężczyzna, jedna kobieta, oczywiście naprzeciwko siebie. Gra się do 21 punktów. No, wygrywa oczywiście ten, który zdobędzie większą ilość oczek. W danym secie sety są minimum 2,
No bo trzeba dwa wygrać, tak? Gra się do dwóch wygranych setów. Jest 18, podzieliliśmy zawodników na 18 kategorii, więc w tylu kategoriach zostają przyznane medale. Kategorie są tak skonstruowane, no żeby każdy na jakimś tam odpowiednim poziomie mógł z innymi zawodnikami rywalizować. Są to zarówno kategorie ze względu na wiek, jak i właśnie na umiejętności, tak? Czyli dla tych, można powiedzieć, byłych zawodowców, bo też są to tutaj osoby, którzy kiedyś byli zawodnikami grający w różnych ligach badmintona, ale są też kategorie jak najbardziej amatorskie. Jak to było na tym pierwszym turnieju, a jak wygląda to teraz? No, turniej ewaluuje cały czas w ciągu tych już 8 edycji. Jedna edycja się nie odbyła ze względu na pandemię. Na pierwszym turnieju była rekordowa liczba 149 zawodników, natomiast ten turniej dzisiejszy ma 118 zawodników. Taką liczbą graniczną jest liczba około 100 zawodników i tych 100 zawodników raz może ciutkę przekracza, raz jest troszeczkę mniej, ale ta liczba zawodników oscyluje cały czas wokół 100. Czy pan też przejął pasję po tacie? Ja bardziej taką organizacyjną pasję, bo ten memoriał jest właśnie na pamiątkę tego, że wymyślił sobie tego badmintona w Chosznie, w tym badmintonie funkcjonował. Ja byłem wtedy małym chłopcem, jak oni grali w ekstraklasie. Pielęgnował tego badmintona w Chosznie, zaszczepił go. No i na pamiątkę tą jest właśnie ten turniej. I co pan czuje, jak co roku tutaj spotykamy się w takim gronie, przyjeżdża tyle osób i to nie tylko z okolic, tylko też z dalszych, żeby tutaj upamiętniać pamięć po pana tacie? No, jestem bardzo szczęśliwy, że tyle osób tutaj, mimo tego, że w tym czasie odbywa się turniej w Markach pod Warszawą, a mimo wszystko jest tutaj blisko 120 osób. Także jestem bardzo szczęśliwy, że pamiętają, że chcą przyjeżdżać. I myślę, że ten turniej im się bardzo podoba, bo panuje tu taka niezwykła rodzinna atmosfera. Jest chleb ze smalcem, jest ciasto, jest zupa gulaszowa, tak jak to kiedyś było u taty na turniejach. W związku z tym myślę, że tym zawodnikom bardzo się ten turniej podoba, dlatego tak chętnie nas odwiedzają i mam nadzieję, że tak zostanie. Każdy z uczestników otrzymywał pamiątkowy medal, który już dzisiaj jest takim naszym logiem. To co mam tutaj nawet na swojej bluzie, medal z podobizną pana Wiesława Drewicza. Każdy otrzymał koszulkę pamiątkową. No oprócz tego oczywiście najlepsi medale za miejsca 1-3. No i jeszcze mieliśmy losowanie nagród. No, dzięki sponsorom, których naprawdę nie brakuje przy naszej imprezie co roku. Może nie, że nas zaskakują, ale na pewno nas nie zawodzą. Nawet nie sposób ich tutaj teraz wymienić, ale jest ich naprawdę kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu. Mamy naprawdę bardzo fajne nagrody, być może nawet to przyciąga badmintonistów właśnie tutaj do Choszna.